Cześć, witajcie serdecznie. Słuchajcie, był unboxing Spidermana, który wyszedł tylko i wyłącznie na PlayStation 4. Gierka fajna. Fajna, fajna. Pograliśmy trochę. Z Jacksem już chyba mamy 50% gry, czy nie? Prawie. No prawie. Prawie 50%, więc słuchajcie, czas, żeby ograć ten tytuł na kanale, a że gra wprawdzie od 16 roku życia, no ale to jest Spider-Man. No i jak można nie zagrać po prostu z dzieciakiem w Spider-Mana? Tak więc słuchajcie, jedziemy. No i jesteśmy, słuchajcie, Marvel Spider-Man. Tak więc dobra gierka, co? Tak. Fajna gra, bardzo nam się miło w tą grę gra. Najlepsza część Spider-Mana, tak. Co? A później jest ta pierwsza z tego jakby najnowszego. Mhm. Z tych poprzednich dwóch części. Dlaczego nie ma słowa Amazing, tak? No. Niesamowity Spider-Man. Dlatego, żeby oddzielić trochę produkcję też od Activision, bo poprzednie części Activision nazywało się The Amazing Spider-Man, który zadebiutował 26 czerwca 2012 roku pod nazwą The Amazing Spider-Man i słuchajcie, tam naprawdę to był recenzje tej gry były, zapowiada się dobry Spider-Man, szło to ku dobrej stronie, lecz niestety już Spider-Man, druga część od Activision, była bardzo słaba, była dnem tak naprawdę, była gorsza niż pierwsza produkcja. Nawet pod względem graficznym, która już dwójka zadebiutowała na PlayStation 4, a jedynka zadebiutowała, słuchajcie, na PlayStation 3, czyli jeszcze na poprzednią generację, na siódmą generację konsol. Tak więc Activision nie potrafił utrzymać tej marki, no i słuchajcie, Insomniac Games, twórcy tacy znani z takich gier jak Resistance, Sunset Overdrive, który wyszedł na Xboxa jako ekskluzyw, Spyro, no naprawdę Sony dogadało się z nimi, fajną gierkę zrobili nam i jesteśmy i się cieszymy po prostu, gracze się cieszą. To naprawdę dobra produkcja. Dobra produkcja, dokładnie, dokładnie tak. No i słuchajcie, ogrywamy tytuł na PlayStation 4 Pro, czyli dynamiczne 4K w 30 FPS-ach, a zwykłe PlayStation 4 odtwarza to Full HD w 30 FPS-ach. Ta gra już wcześniej była robiona w 30 FPS-ach, więc jest stałe klatki i czy to na PlayStation 4 czy na Pro 30 FPS-ów non-stop mamy, prawda? Tak, i tu warto wspomnieć ten... Peter Parker już nie jest takim nastolatkiem. Dokładnie, już to tłumaczę. Słuchaj, sprawa jest tego typu, że tutaj na potrzeby gry jest stworzone zupełnie nowe uniwersum. Tak. Peter Parker jest starszym gościem w wieku 20 paru lat, nie pracuje już w gazecie i skończył szkołę, tak? A Mary Jane Watson nie jest żadną tam gwiazdą, modelką, tylko pracuje jako redaktorka chyba. W redakcji gdzieś pracuje, nie? Tak. No i słuchajcie, bo jeszcze Spider-Man pracował w Oscorp i już nie pracuje tam też. Mhm. Peter Parker, tak? Peter Parker. Słuchaj, ja muszę lecieć tutaj za śmigłowcem, helikopterem? Nie, najpierw leć gdzie chcesz, później jak tamta skończy gadać policjantka. O. Bo to jest nasza koleżanka, tak? Też tak, mamy jakąś... Policji. O, i tutaj warto wspomnieć, cofnie się, bo tam był dom doktora Strange'a. Naprawdę? No i tak samo jest... Powiedz gdzie? Wieża Avengersów, o ten budynek. No to jest bardzo A rzeczywiście, podobny. Wow! Jak ja lubię takie smaczki i też jest tutaj po prostu wieżowiec z Avengersów. Kozak sprawa. No, rzeczywiście, tak no tutaj się wchodziło w filmie, tu no, Thor był przyjmowany, tak, nie? Tak mi się wydaje, bo tak, że to jest dom doktora Tak, po tym oku tutaj, nie? No, po tym oku.
Rzeczywiście. No i słuchajcie, w ogóle pływanie po tym Nowym Jorku, no, to jest po prostu coś pięknego. Ja nawet nie muszę przechodzić tej gry. Po prostu potrafiłbym ją tylko włączyć ze względu na to, żeby zrelaksować się i polatać po Nowym Jorku, tak, nie? I nie, powiedzieli, zmienili tą grafikę, bo coś wspominali, że będą zmieniać grafikę. A, chodzi ci o downgrade. Słuchajcie, była misja, masz graj, a ja będę tłumaczył. Słuchajcie, no wielki, wielki downgrade, który ktoś w neta wpuścił i rzeczywiście było tu ku temu duże podstawy, bo ten screenshot Z3 z wcześniejszego dema po prostu do wydania gry zdecydowanie się zmieniło, wyschły kałuże i tak dalej. Więc wydawało się, żeby jakiś tam downgrade poszedł. W ogóle oświetlenie było też o wiele słabsze, mniej detali. Tak, na screenshocie to było widać. Słuchajcie, przeszedłem już tą misję z Jakesem, akurat właśnie tamtą. I nie wiem co, ale tego downgrade'u nie widać. Tego downgrade'u nie widać. Ta gra jest przepiękna. A nawet to zauważyliśmy, że w niektórych momentach, w tym w samej właśnie misji, są na przykład nowe detale, pojawiają się jakieś skrzynie, których wcześniej nie było, ale fakt faktem, kałuże, czy ta wylana tam ropa, już nie pamiętam co to dokładnie było, jest stonowana, już nie odbija tak mocno światła i tak dalej jak na E3, tylko jest taka, no nie ma tego odbicia, prawda? Jest jednak ona rozlana i tak dalej. Nie wiem dlaczego ten screenshot był taki, nie wiem naprawdę. Samoloty dwa lata. Słuchajcie, ale w ogóle piękna sprawa jest tutaj, bo jest... Graj. Ja będę mówił. Piękna sprawa jest, słuchajcie, odnośnie trybu fotografa, że możemy sobie zrobić zdjęcie, ale do tego po samej misji, jak już, bo nasze założenie jest takie, słuchajcie, że chcemy dojść do Kingpina, pokonać go i zakończymy nasz gameplay. O, jesteśmy na Times Square, no mega sprawa tutaj, pierwsze starcie będzie. Od razu jest rozruba, gra jest przepełniona tą akcją. Więc właśnie nawracając po Kingpinie, jeszcze pokażę wam ten tryb fotografowania. Możemy sobie robić selfie, mega sprawa. I w końcu Kingpin zostanie złapany, bo od 8 lat nie możemy go złapać, bo w poprzedniej części tylko go pokonaliśmy i on sobie uciekał. Nie, on sobie usiadł na tronie. Usiadł na tronie. Tak, ale synu, nie ma co mieszać w ogóle poprzednich części. Od tego odcinamy kupony, tamto jest stare, tamto już się niestety nie liczy. Tu jest zupełnie coś nowego, nie wlicza się. To są dwie, tak, to są dwie różne gry, Słuchajcie, wow, no graficznie naprawdę bardzo ładnie to wygląda i nie widzę naprawdę, jeszcze raz powtórzę, tak, żadnego downgrade'u. Z miłą chęcią sobie tutaj powalczę. I jak wciśniesz L1 i tam R1, to masz to rzuca ci przedmiotami, na przykład koszem. Rzuci. O tym. A, tak, wiem. O. Przeciwnicy kolejni. Kółko i L. R1. System walki jest po prostu wyciągnięty z Batmana od Rocksteady, ale to jest wielki plus, bo w Batmanie świetnie on się prezentował. Nawet nie był tak zwinny, no wiadomo, Batman jest dosyć większym klocem i ma uzbrojenie, ma pancerz, ma zbroję, a ten w kalesonach lata po prostu, więc po, no ładnie to wszystko wygląda, trzymaj. Lekko, więc lekko się powinno walczyć, ale wyjęte jest to właśnie od Batmana. Co jest fajnie, nie? Niektórzy zarzucają tej grze kalkę, słuchajcie, Batmana. Nie mogę się z tym do końca zgodzić. System walki jest wyjęty z Batmana, no ale to co, źle? Trzeba kopiować to, co od najlepszych. I słuchajcie, jak właśnie surfujemy po tym niebie, to fajnie przepędzamy gołębie, nie? Na ulicach, gdzieś w zakamarkach szczury latają. No naprawdę ta gra jest przepełniona detalami.
takimi smaczkami, nie? Tak. I warto powiedzieć, że tu się nie lata jak w poprzednich częściach dwoma przyciskami, tylko jednym przyciskiem L. To jest dosyć kluczowe. W poprzednich częściach The Amazing Spider-Man właśnie od Activision lataliśmy R1, R2. Przepraszam, L2, R2. Tak. Prawda? Tutaj tak nazwana. Tutaj wszystko idzie poprzez R1, tak? Tak. Zgadzam. Poprzez R2, tak. I ten strój jest o wiele ładniejszy, od, przynajmniej dla nas, od tego białego. No tak, tak jak mówiliśmy na unboxingu, słuchajcie, ten strój promowany właśnie w grze z białym logiem nie jest wcale zły tak dla mnie, tak. Ale no, zbytnio mi się nie podoba, wolę ten klasyczny, taki sobie. właśnie ten, ale... Lub z filmu, słuchajcie, no właśnie zaraz odnośnie powiem samych stroi, które naprawdę w tej grze też każdy strój coś wnosi, nie tak jak poprzedni, tak, wnoszą umiejętności, czyli dodatkowe ruchy postaci, ciosy, prawda? A w poprzednich to były tylko skiny i to wszystko, nie w poprzednich Spidermana od Activision. Tak więc już w tym momencie Spider-Man się sprzedał 2 razy lepiej, czytałem, niż God of War. No, nie ma się co dziwić, tak. to jest superhero znany ludziom od z lat 70. już, jak tak powstał. Tak samo Kratos jak Batman, nie lata jak Spider-Man. Dokładnie, no słuchaj, Kratos to ma taką moc, to jest, Bogu. Słuchaj, tak, no jest mniej popularną postacią, ale Kratos też jest fajny, ogrywaliśmy go na kanale z Jacem. Chociaż gra jest zdecydowanie brutalna, nie powinien grać. I tutaj mamy też, nie mamy jak w poprzednich Spider-Manach takich innych rzeczy, bo tu mamy wszystko, możemy ulepszać sobie, możemy gadżety sobie robić. Odnośnie właśnie lokalizacji, to fajnie wyszło, fajny polski dubbing jest. Czasem na ulicach słychać angielski. I się zastanawiałem, słuchajcie, czy to jest specjalny zabieg. W przypadku tak jak GTA, prawda? Że wiadomo, że Nowy Jork jest tak bogaty w różnościach, że mówią po angielsku, mówią po portugalsku, po hiszpańsku. W tym właśnie było po polsku, w GTA 4. No tutaj wydaje mi się, że po prostu nie chciało mi się do końca tego tłumaczyć i szukać po prostu osób z dubbingu. Moim zdaniem jest spoko, nie mogę się do tego przyczepić, słuchajcie. Ze względu na to, że przerabiałem to w Assassinie, gdzie po prostu wszystko wycięli i w kółko były powtarzane sekwencje te na ulicach, i można, na wsi. Cywilami sobie przybić piąteczkę. Tak, no zaraz właśnie do tego wrócę, słuchajcie. Tak więc nie przeszkadza mi to, że jest gdzieś wtrącony język angielski. To jest w sumie Nowy Jork, jakby po Warszawie wchodzili w kółko i mówili po angielsku, to bym może bym się zdziwił, ale nie w Nowym Jorku, więc fajnie, że jest ten dubbing, to jest duży plus. No, że przechodnie mówią po angielsku, to mi nie przeszkadza, ale to też nie każda osoba. Tak jak fajna jest sprawa też właśnie z interakcją całego otoczenia, ze względu na to, że po prostu przechodząc przez ulicę, normalnie jak chodzimy jak człowiek, ludzie patrzą, wow, Spider-Man i tak dalej, chcą nam przybić piątkę, my możemy podejść, przybić piątkę, nie? Zdjęcie można sobie zrobić. Ludzie nam nawet robią tak. Dokładnie, więc to jest fajna interakcja. Interakcja też jest podczas walki, że możemy wziąć skrzynkę pocztową i trzepnąć przeciwnika w łeb nią, albo jakąś tam skrzynkę na gazety, nie? Tak. To jest fajna sprawa. I też można, i te stroje. To nie jest tak, że jeden strój i jedna umiejętność. To można różnie to robić, że na przykład masz jeden strój i on ma inną umiejętność, a akurat ten strój ci się nie podoba, to możesz ubrać inny strój, ale umiejętność sobie zostawić, która ci pasuje. Tak, my na swoim sobie już mamy kilkanaście tych stroi. Tak. Lubimy bardzo od Starka strój, nie? No. Jest taki trochę Iron Man, po prostu się świeci jak
psu na Wielkanoc, fajnie to wygląda. Kto co lubi, tak? No, są też i takie dętne stroje, jak jakiś punk Spider-Man, co mi się zbytnio nie podoba. No, no są jakieś wymysły, tak? Ale to jest właśnie fajne, bo każdy coś znajdzie po prostu coś dla siebie. Na początku nie byłem przychylnie dobrze nastawiony na Spidermana. Widziałem ze względu na to, że od Spidermana dużo wymagam. Jest to mój ulubiona postać z dzieciństwa, superbohater. Właśnie był nim Spiderman i słuchajcie, dużo od niego wymagałem. Po tym jak Activision drugą część już po prostu pogrzebał, z kiepską zrobił, miałem, no... Była nadzieja w 2012 roku, później przy dwójce to niestety zepsuli. No i mówię tutaj, no co oni tutaj zrobią? Jak oglądałem gameplaye, no to wyglądało to jak poprawiona wersja od Activision, nie? No bo co mogą lepiej zrobić? Ale jednak się da. Nie jest tak toporna ta walka jak w poprzednich częściach. Pamiętasz, jak się męczyliśmy przy Kingpinie? Jak to, ojej, takie drętwe to było, takie... Toporne strasznie. I też to jest dziwne, że mamy 50 level, a pokonaliśmy dwóch bossów. Czy to jest dużo, czy to jest mało? Ja uważam, że to jest sam raz. Też nie lubię długich gier, no bo jest tyle tych gier, że trzeba ogrywać. Na przykład jak God of War. Jak God of War. Moim zdaniem nie ma sensu przeciągać gry. Wolę, żeby gra była krótsza niż dłuższa i żebym się nudził. Niestety w produkcji God of War'a tak jest, że się nudzę. Pomimo to, że gra jest prześlicznie graficznie zrobiona i to jest Kratos. Powiedzmy, że to jest Kratos, ale do tego kiedyś wrócimy, to się tam nudzę. W Spider-Manie tego nie mamy, nie prawda? Ma. Nie nudzimy się po prostu, jest cały czas akcja i ta akcja nie zwalnia po prostu. I tu no. Nie ma tak, że życie sobie możemy w każdej chwili zrobić, zregenerować siecią w spokoju, tylko to musimy nabić serię i wtedy możemy... Dzięki walkom nabijamy sobie życie, tak? I ile serii, to tyle możemy... Trybia, wiem o co chodzi, no. Jak będziemy jeden raz mieć, to jeden raz możemy i to się odnawia do pewnego momentu, a jak mamy na przykład combo z 12, to możemy aż 12 razy, ale oczywiście jak przeciwnik uderzy, to się resetuje. No i to jest fajna sprawa i o to chodzi. Bo ja nawet kiedyś nabiłem 65, to jest mój maksymalny combo. No i to pięknie wygląda, co? Ładnie, to naprawdę wygląda ładnie. Na PlayStation 4 Pro. Słuchajcie, jak to się dusi? No, PlayStation 4 Pro, pierwsze modele naprawdę duszą się. Teraz właśnie ogrywamy to na pierwszym modelu premierowym i ta konsola naprawdę cały czas na wysokich obrotach lata. Ale jak już te nowsze modele Pro, obecnie jak właśnie gramy, to spoko, jest cicho, cicho działa. Jak na lekcji w szkole. Ale o temperaturze właśnie konsol poprzednich modeli Pro i obecnych, jak i szacowanego hałasu, będzie specjalny odcinek, który już właśnie powstaje, ale do tego trzeba zebrać właśnie materiały, więc nic na wariata. Nie wiem, czy właśnie słyszycie jak szum PlayStation, ale my dobrze to słyszymy, jakby miał odlecieć nam zaraz tam jak rakieta. A tak nie zwróciłem na to uwagi. Czy Xbox też tak ma? Nie. Xbox ma zupełnie inne chłodzenie i on w ogóle bardzo cicho chodzi. Słychać w Xboxie jedynie jak płytę się wsadza i cykanie płyty. No wpro tego nie mogę doznać, bo słyszę po prostu konsolę. Uważaj, chyba ktoś Rocket Launcher walnie. I to jest taka gierka, że włączy się i się chce grać. I się gra, po prostu. Nie patrzy się na czas, kurde, nie mam czasu, tylko się siedzi i gra. O edycji kolekcjonerskiej też wspominałem, był unboxing. Możecie sobie to sprawdzić. Pod koniec będzie link do tego unboxingu. No, czy jest fajny, czy jest kiepski, no to już wszystko w unboxingu. Za większość poziomów, na przykład jak my już mamy 21, to ja mam już zdrowia 140. Aha, czyli życie też nam po prostu się rozwija. Nie mamy tylko 100%, tylko pewnie może do 200 dojść. No. I to zależy... Teraz walka z Kingpinem. No,
praktycznie już jesteśmy blisko walki z Kingpinem. Pokonamy jeszcze wrogów jednych i będzie Kingpin. I można działać z Kingpinem. Spokojnie, wystarczy dla wszystkich. Spokojnie, spokojnie jak na wojnie, tak. Nie? I pa! Jak będą później takie wieże do przejęcia, takie tak, duże tu pina, no. To, to jest fajne, że taka wielka kupa, 6 fal, a Spider-Man tylko jeden i wszystkich ich załatwia. A mówią nawet, że Spider-Man przegra. Aha. Wszystko gra? Właśnie mieliśmy wzywać no, wsparcie. Nie wiem, czy wszystko jest. Prowadź. Będziemy tuż za tobą. Uwaga, szefie. Zobacz, jaka pułapka. Aha, ale tutaj zmysł pajęczy. Tak, przebrali się za policjantów, a to taka uwaga od Kingpina. Od Kingpina ludzie. Dawaj, pojedziemy ich, co? Tak. Właśnie, starczą. Od początku chodzicie na pasku piska? Nie, teraz będzie mnie to prześladować. I ta walka jest o wiele fajniejsza, fajniej się walczy niż w poprzednich częściach. Po prostu jest przyjemnie, nie jest tak, sztywno. No. Tak. To było, mogliśmy zarzucić w poprzedniej części, drugiej części, było sztywno. Ale w pierwszej jeszcze pierwszej było fajnie, tak. Przyjemnie, ta graficzka też była bardzo przyjemna, te latanie po Nowym Jorku też było przyjemne. No ale co, no nie potrafili. Dobra, walczymy z Kingpinem. No, dobra. Poczekać i idziemy do Kingpina. A, głośno to. No solo. Piszesz pamiętnik? Nie zapomnij o dywizie między Spider i Man. Podpalcie śmigłowiec. Zaraz przyjdę. Prostuję łapy, co? Jestem w szoku, że dotarłeś aż tu. Sobie i... Ale czas twoich głupów to nie koniec. Jak zwykle Kingpin musi być łysy. No i duży taki, nie? Ogrom. Jak moim zdaniem Shrek. Kingpin świetnie, jak Shrek, trochę tak. Uważam, że Kingpin... Świetny aktor był z Daredevilu, w serialu od Netflixa. To dla mnie? Nie musiałeś! Pający, trzeba zrobić parę uników, zakleić. Wow! No tu właśnie, nie? Czemu nie mogę rzucić? Nie rozumiem. Trzeba zrobić coś takiego. Nie dadzą mi. Dobra, trzeba z nim naraz. Tak, i dwa na raz weź od was. Dobrze. A możesz wziąć i w tamto walnąć? Nie da się, trzeba tylko... A Spider-Man automatycznie rzuca. Aha, fajnie jakbyś mógł nakierować na tamto i no, od razu tamto zniszczyć. No ale muszę Kingpinami i osłony zniszczyć. Szybkie loadingi są też, o tutaj właśnie. Dzięki temu, że Jake zginął, no to można wspomnieć jeszcze loadingi. Po zginięciu po prostu szybko jest, szybko się wczytuje nam gra do ostatniego checkpointu. Czy są błędy w grze? No jak w otwartym świecie. Nowy Jork dużo jest po prostu w otwartym świecie. Mamy otwarty świat tego Nowego Jorku, Manhattanu dokładnie. I słuchajcie, raz wlecieliśmy po prostu w parasol, nie mogliśmy po prostu z niego wylecieć. Ale wzięliśmy, wyszliśmy z gry. Weszliśmy podobnie i byliśmy już na parasolu. Na parasolce staliśmy, więc na górze, więc zapisało nam akurat w tym momencie grę. No na przykład musisz wyłączyć konsolę na przykład 5 minut, że idziesz do sklepu gdzieś i... Wchodzimy, przychodzimy i mamy ten. Ważny moment gry. I tak to się jak na to samo wychodzi. No, czyli po prostu częste loadingi, częste safe pointy są. Dobra, skoncentruj się Jake na walce tutaj z nim. Bo jak gdyby to było z poprzedniej części, to tak łatwo tego Kingpina byśmy nie rozwalili. Niczego się nie dało. Powinnam się combo zrobić. Powinieneś pojechać go, no. Ha!
świecie. Najpierw tył wyeliminuję. Autyszę, może mi to idzie. Tutaj, może ja teraz spróbuję. No dawaj, może się uda teraz tym razem no, go załatwić. Teraz może mi wyjść, bo... No jest szansa, bo już nie ma tych dupków obok. Nie wchodź w ogień, nie wchodź w ogień. Poczekaj, niech on stamtąd przejdzie. Dobrze, właśnie o to chodzi. On tutaj jest lepszym barowym z porównaniem poprzedniej wersji, no. Tam to po prostu... Bo to pierwszy boss i... Tak, to jest taki... Umówmy. O, dobra. Już pokonaliśmy go, nie? Tak. Kółko. Teraz tylko trzeba pominie przycisk. A go wbiliśmy w ścianę. Miałem takie na początku, słuchajcie, wrażenie, że ta gra... nierówna jest graficznie, wiecie, że w pewnych momentach wygląda... przepięknie, a obok potrafi brzydko wyglądać. Ale nie wiem, czym dłużej w tą grę gram, tego nie widzę. Powiem wam szczerze, tym lepiej jest. Tak więc Kingpina pokonaliśmy. I wolno ta gra się o wiele rozkręca. No to jest cały czas akcja. My już mamy 50%, a dopiero dwa bossy, a jeszcze mamy tego do pokonania. No nie spoileruj, tak więc nie mów kogo jeszcze. Tak więc Kingpin dostał Bęcki, pierwszy boss jest pokonany. Tak. No i tak naprawdę akcja się zaczyna po pokonaniu Kingpina, bo on powie, że no niestety on trzymał w ryzach te miasto i teraz wiesz. I powiedział, że nie minie miesiąc, a tak. Wyjdzie. No dokładnie, tak więc. O! A zaczniesz żałować. No tak. I właśnie Spidey może tego żałować, bo nie będzie tak łatwo. A później nam będzie pomagał kimś. I słuchaj, i patrzcie, mamy tutaj ukończony ten tryb. Wejdź teraz do tego trybu zdjęć. Nie możemy. Jeszcze nie możemy? Nie, musimy odblokować taką misję, co na początku robimy, jak się da. Okej. Okay. Ale poczekaj, może... będzie się dało, bo ja jeszcze nie próbowałem, no nie wiedziałem, czy... W oprzym wejdź. Ale się nie da. Tryb fotograficzny, da się. Da? I zobaczcie, rodzaj aparatu swobodny, okrążony, selfie, więc no naprawdę można sobie oddalać tą kamerę. Słuchajcie, no jest to przeza fajna zabawa, możemy sobie filtry zmieniać. Ale samego zdjęcia się jeszcze nie da zrobić. Góra, dół, nasycenie, nawet emocje, patrzcie, no... Nawet, no naprawdę jest tego dużo i dużo fanów właśnie wrzuca sobie zdjęcie na Facebooka, Instagrama i tak dalej. No słuchajcie, graliśmy w Spidermana, gra bardzo nam się podoba, dajemy ocenie 5/6. Według Maniac Gaming Team razem z Bartkiem i z Maćkiem. Tak więc dzięki za uwagę, do zobaczenia w kolejnych materiałach. Pozdrawiamy ciepło, cześć! Pa!